Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. Witam Was po ponadrocznej przerwie od serii Zakłady Brick Maherskie Magneta. Roczna przerwa, coś czego na pewno nie planowałem, z czego się nie cieszę. Miała być to seria regularna, jedna z takich czołowych serii, jeśli chodzi o mój kanał. No ale trochę się nie udało, trochę rzadko teraz były te odcinki, bo bardzo dawno właściwie nie było. No ale w końcu jest odcinek, dlatego dzisiaj przedstawiam Wam 6 zakładów, a także dzisiaj już zrobiłem ranking punktacyjny. Bo wszystkich po poprzednich odcinkach, czyli po 5 odcinkach, jak tam prezentuje się punktacja. Troszkę się sobie o tym na początku powiemy, a później już przejdziemy do zakładów. Oczywiście cały ranking macie w opisie tego filmu, dlatego zapraszam Was do opisu, jeśli chcecie zobaczyć, jakie miejsce zajmujecie Wy lub ktokolwiek inny. Ja Wam tylko z grubsza przedstawię, bo trochę zmian było w tym rankingu. Zmian było trochę sporo, trochę się to wszystko pozmieniało. Przede wszystkim zmienił nam się lider. Był to Colbrick z 600... miał w piątym odcinku, po 4 odcinkach zakładów miał wtedy 600 punktów. W tym piątym odcinku zdobył bardzo mało, bo tylko 80 punktów, dlatego teraz ma tylko 680, a na prowadzenie wyszedł Mango Ziemniaczek, bo on zaryzykował. Przypominam, bo mogliście zapomnieć, myślę, że na pewno zapomnieliście, odcinków nie było rok. Przypominam, że był wtedy zakład specjalny, który to pozwalał bardzo zaryzykować. Mogliście zaryzykować wszystkie swoje punkty i postawić, czy będzie farma na lato, czy nie będzie, albo po prostu zrezygnować z tego zakładu. Trzy osoby, czy tam cztery, chyba trzy, tak, trzy zdecydowały się podjąć to ryzyko. Dwóm się to nie opłaciło, jednej się to opłaciło. Osoby, którym się to zdecydowanie nie opłaciło, był to Gigabrick oraz Nikodem Kuligowski. Te dwie osoby straciły swoje punkty przez ustawienie, że farmy na lato nie będzie, nic ta farma była. No ale te osoby już zdążyły tymi nowymi zakładami sobie trochę punktów zdać, bo przypominam, że to ten mnożnik podliczyłem, najpierw liczyłem tym, co zryzykowali, mnożnik punktów, a dopiero później liczyłem zakłady z piątego odcinka. I takim sposobem Gigabrick w tamtym odcinku zdobył aż 160 punktów i właściwie on stracił 200 punktów, a teraz ma 160, więc wychodzi na to, jakby stracił tylko 40 punktów, więc dobrze na tym wyszedł. Gorzej sytuacja prezentuje się u Nikodema Kuligowskiego, który miał coś koło 300, a teraz ma tylko 80 punktów. To niestety ryzyko się nie opłaciło, ale ryzyko, tak mówię, opłaciło się Mango Ziemniaczkowi, który ma już 1080 punktów i nieprawdopodobną przewagę nad Colbricksem. Nieprawdopodobną nie znaczy, że niemożliwą, ponieważ uwierzcie mi, tą przewagę łatwo nadrobić. Mango Ziemniaczek przed piątym odcinkiem miał 300 punktów, a teraz nagle koło 300 coś, chyba ponad 300 trochę. Teraz ma 1080, to sami widzicie, jak dużo punktów, jak strasznie dużo punktów nadrobił. I jeszcze, jak szybko chodząc po tabeli, drugiego mamy, tak mówiłem, Colbricksa, trzeci Lego Expert, w którym w poprzednim odcinku dużo punktów nie zdobył, też za bardzo swojego powodzenia nie oprawił, ma 540 punktów, tuż za nim 530 LBK Creations. Dużo osób wbiło się po ostatnim odcinku do rankingu, po prostu no, zaczęli, to był ich pierwszy raz, gdy obstawiali zakłady, no i tym sposobem mamy kilku nowych. Tak zaobserwowałem, jak policzyłem te punkty, najwięcej to ludzie zdobywali po około 80 punktów, więc to trochę słabo Wam poszło w tym odcinku. Są mało osób zwłaszcza wytypowało, że ktoś inny recenzję nagra niż Brodaty Maciek i Tylockoza, ktoś inny nagra recenzję pierwszą Szpitala z Lego City, ale zresztą nie będę mam Wam tych wszystkich zakładów przedstawiał, było 5 wtedy zakładów, nie będę Wam wszystkich przedstawiał, dlatego że wszystko także macie w opisie, macie także spisane wyniki zakładu z poprzedniego odcinka. Teraz mogę Wam przedstawić zakłady, a będzie ich 6, mam dla Was przygotowane 6 zakładów, z tego 4 takie klasyczne, 2 specjalne. Zanim zakłady, muszę jeszcze Wam przypomnieć, że możecie wziąć udział w każdym momencie. Nawet teraz możecie wejść i uwierzcie mi, tą dużą, bo 1080 punktów to jest bardzo dużo, ale to da się nadrobić. Odcinków jeszcze kilka będzie. Ja jedyne, co zapowiedziałem, to, że skończymy je do końca tego roku, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze kilka odcinków będzie. Dlatego jeszcze jest możliwość nawet wygrania tych zakładów, dlatego bierzcie udział. To nie jest tak, że teraz już się nie opłaca. Teraz mogę Wam przedstawiać 6 zakładów. Przypominam, jeśli nie do końca pamiętacie zasady, macie je w odcinku numerowanym jako 00, macie ten odcinek tutaj teraz w karcie. Zaczynajmy. Zakład numer 1. Jakiemu państwu będzie poświęcona następna pocztówka z serii LEGO Creator? Hiszpania 60 punktów, Włochy 60 punktów, Meksyk 100 punktów, Polska 250 punktów,
Inny kraj 30 punktów. Głosowanie na ten zakład może się do momentu, aż ta informacja nie zostanie ujawniona, ale nie dalej niż do marca, ponieważ po prostu jak nie będzie już w marcu prezent, to trudno, lecimy dalej, a punkty policzę po prostu w jakimś innym odcinku. Women in Bricks World zostanie ogłoszona jako gość specjalny Mazowieckiego Festiwalu Klocków. Tak, 30 punktów, nie 100 punktów. Głosowanie na ten zakład możecie aż do momentu, gdy ta informacja nie zostanie ujawniona, ale nie dalej niż do końca marca, bo myślę, że skoro to wydarzenie odbywa się w maju, to myślę, że i tak do końca marca będzie już to dokładnie wiadomo. W jakim mieście zostanie otworzony kolejny polski LEGO Store? Kraków 30 punktów, Szczecin 60 punktów, Białystok 60 punktów, Katowice 60 punktów, Toruń 70 punktów, inne miasto 80 punktów. Głosowanie na ten zakład możecie do momentu, aż ta informacja nie zostanie ujawniona, ale nie dalej niż do końca marca, z powodów takich jak powyższe. Myślę, że skoro LEGO Store otwiera się w maju najprawdopodobniej, to do końca marca ta informacja też będzie, więc ta data jest taka dość bezpieczna. Zakład czwarty, ostatni z takich normalnych, później będą dwa specjalne. 1 lutego ukazała się informacja o nadchodzącym średniowiecznym zestawie LEGO z kozą w środku. Czy ta informacja się potwierdzi? Tak, dostaniemy ponownie kozę, taką samą jak ta stara. 40 punktów. Tak, dostaniemy ten sam odlew kozy, ale inne malowanie. 50 punktów. Tak, dostaniemy całkowicie nowy odlew kozy. 100 punktów. Oraz nie, kozy w tym zestawie nie będzie. 40 punktów. Głosowanie na ten zakład możecie do momentu, w którym ta informacja zostanie ujawniona, ale nie dalej niż do końca lutego, ponieważ myślę, że jak wyszły już pierwsze informacje, to do końca lutego ten zestaw zostanie zaprezentowany. No jak nie będzie, to znaczy, że ten zestaw to była po prostu niepotwierdzona, nieprawdziwa informacja. Przechodzimy do zakładów specjalnych. Zakład specjalny numer 1. Ten zakład nazywa się specjalny, dlatego że będą tutaj występowały punkty minusowe, coś, co już wystąpiło w jednym z odcinków. Jest to po prostu taki zakład, który możecie pominąć. Już wam tłumaczę, o co chodzi. No, zresztą zobaczycie, jak to przeczytam. Kto wygra najbliższy pojedynek na mocy na kanale Monbrick? Monbrick 80 punktów lub 20 punktów minusowych. Zaproszony gość 60 punktów lub 10 punktów minusowych. Zakład ten, no właśnie tutaj ostatnim punktem minusowym, polega na tym, że jeśli obstawicie na przykład opcję, że Monbrick wygra, ale wygra zaproszony gość, wtedy dostajecie 20 punktów minusowych. Ale jeśli traficie, no macie to po prostu te punkty, no to jest ten zakład z minusowymi punktami, dlatego że tutaj są trochę dzięki temu podwyższona ilość punktów, bo zazwyczaj za taki zakład tutaj było pewnie proporcje 30 punktów na jedną opcję, 50 na drugą, a tutaj jest 80 i 60, dlatego wprowadziłem także punkty minusowe. Macie z tego zakładu naturalnie zrezygnować i nie chcecie ryzykować swoich 10 czy 20 punktów, po prostu rezygnujecie z tego zakładu, no i co, no i po prostu nie bierzecie w nim udziału, pomijacie. Głosowanie na ten zakład możecie do 16 lutego do godziny 14, później pojawi się materiał. Zakład numer 6 to już absolutna nowość, zakład specjalny kolejny. Tutaj ja już wam wytłumaczę, o co chodzi, bo o tym tego jeszcze nie było. Chociaż może zabrzmieć w pierwszej chwili znajomo, bo już były takie zakłady o figurkach, ale tutaj będzie wprowadzona drobna modyfikacja, ale najpierw go przeczytam. Jaką figurkę trafię w najbliższym openingu szetek z 24 serii w formie shortsa? No i teraz tak, tutaj możecie zaryzykować. Sami zdecydować, jak bardzo chcecie zaryzykować, nawet które zrymowałem. O co tutaj będzie chodzić, bo brzmi co najmniej skomplikowanie. Otóż, że nie musicie tutaj napisać tą jedną z 12 figurek, to od was zależy. Możecie wybrać, albo piszecie jeden numer figurki, albo dwa numery figurki, albo trzy. Opening będzie z szatki jednej, ale wiadomo, że jak napiszecie trzy figurki, to jest większa szansa, niż że traficie. I sytuacja wygląda w ten sposób. Jak napiszecie, jak zaryzykujecie i napiszecie jeden numer, po prostu jeden, wtedy macie szansę 1 na 12. W takiej sytuacji macie najwięcej punktów, jeśli traficie, macie aż 150 punktów. Jeśli zdecydujecie się napisać dwa numery, czyli wtedy macie szansę, jeśli się nie mylę, 1 na 6, jeśli napiszecie dwa numery figurek i traficie którymś z nich, wtedy dostajecie 100 punktów. A jeśli napiszecie trzy numery figurek, czyli tak najbardziej bym powiedział bezpiecznie, wtedy macie szansę 1 do 4, 25% szans i wtedy już trochę tych punktów mniej, bo tylko, no albo aż 50 punktów. Głosowanie na ten zakład możecie 21 lutego, tak jak mówiłem, opening pojawi się w formie shortsa, będzie tam jedna saszetka.
zakłady przedstawione, wszystko już macie, wszystko już wiecie, dlatego ja w tym momencie się z wami żegnam. Głosujcie na te zakłady, bierzcie udział, będą nagrody, wkrótce będą ogłoszone, na razie 6 odcinek kończymy. Mam nadzieję, liczę, że trochę się coś pozmienia w tym rankingu, bo lubię patrzeć na te zmiany. Coś czuję, że uwierzcie mi, mimo tej przewagi, co się wydaje, że jest taka duża, tak naprawdę lider jeszcze wielokrotnie myślę, że będzie się zmieniał. Żegnam was już. Cześć.